deszcz, ani zimno nie były straszne wojom i widzom, którzy przybyli 2 lipca 2011 roku na zamek w Golubiu-Dobrzyniu, by wziąć udział w jubileuszowym 35. Wielkim Turnieju Rycerskim. Cisza! 35. jubileuszowy Wielki Turniej Rycerski na Zamku Golubskim uważam za otwarty. Widowisko odbywało się pod patronatem Piotra Całbeckiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, którego w Golubiu-Dobrzyniu reprezentował Ryszard Bober, wiceprzewodniczący sejmiku. Chcę w imieniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, jak również pana marszałka Piotra Całbeckiego, szczególnie podziękować wam za to, że jesteście tutaj, że możemy wspólnie świętować, cieszyć się, że to Golub stał się stolicą europejskiego rycerstwa. Widzowie mieli okazję podziwiać emocjonujące pojedynki rycerzy, którzy atakowali Saracena oraz zbierali mieczem pierścień.